Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Was kochani. W dniu dzisiejszym w przestrzeni medialnej i dziennikarskiej nastąpił powrót do najczarniejszych czasów komuny. Cenzury komuny oraz ataków na niezależne media. Mianowicie podczas programu na żywo na niezależnej platformie BanBaj nastąpił i w tej chwili w dalszym ciągu trwa atak na niezależny zupełnie, jak wiecie, portal BanBaj.pl, który miał być alternatywą wobec cenzury, jak się okazuje, nawet i niezależne serwery, niezależne platformy streamingowe stają się obiektem ataku. Przyznam szczerze, no rozmowę, którąśmy przeprowadzili z Marcinem, właściwie nie wiemy, do którego momentu mieliście możliwość obejrzenia, do którego nie. Może napiszecie mi tutaj w komentarzach, czy ktoś był na żywo. Owszem, były informacje przed programem, że jest Was bardzo dużo oczekujących na ten program, natomiast możliwości techniczne były jak najbardziej w zasięgu. I w trakcie tego programu, przynajmniej ruszyliśmy z programem i mieliśmy informację, że ten program jednak idzie na żywo. Natomiast tu też mam Wam od Was informację, że później już był problem, że nie wszyscyście się tam dostali. Aha, macie informację, że od 21 w ogóle już cały BanBaj nie działał, tak? Czyli możliwe, żeśmy po prostu szli, wydawało nam się, że idzie. I nie poszło, nie poszło. Przyznam szczerze, mocny to był program. Podzieliliśmy się z widzami, a raczej ja się podzieliłem, w których wątkach szukać rozwikłania sprawy przerażającej śmierci redaktora Michała Żulikowskiego. Trudno powiedzieć, czy ten atak to jest, że tak powiem, atak ze strony ośrodka prześladowania Polaków. Wiecie, o czym mówię. Ośrodek ten, jak wiemy, wszelkie koligacje ma z wszystkimi największymi globalistycznymi złymi osobnikami na całym świecie, jak wiemy. Cóż za koincydencja, że akurat atak został przeprowadzony właśnie w momencie, kiedy zaczął być transmitowany program Marcina Roli w cztery oczy, w którym to programie uchyliłem nieco więcej rąbka tajemnicy, choć przyznam szczerze, jestem wciąż jeszcze na gorąco. Chłopaki z Realu 24 w tej chwili walczą. Pytanie, czy nagraliśmy tę rozmowę. Przypuszczam, no, że rozmowa na potrzeby wewnętrzne równolegle była nagrywana. Powiem Wam szczerze, że no, program był mocny. Bardzo długo się wahałem, żeby ujawnić pewne wątki, o których wiem, a nie wiem, czy oni tego programu nie przechwycili, więc od razu powiem, żeby było, oświadczam, nie zamierzam popełnić żadnego samobójstwa. Mam rodzinę, mam malutkie 3-miesięczne dziecko i nie zamierzam popełnić żadnego samobójstwa. Natomiast nie, jeżeli oni zdążyli przechwycić tą rozmowę, w sumie też się konsultowałem, czy powinienem ujawniać tą informację, ale ją ujawnię. Jednym ze śledztw dziennikarskich, na który przypadkiem trafił i zaczął rozwijać redaktor Michał Żulikowski, była to informacje i dowody na to, że mojej świętej pamięci małżonka została zamordowana i były konkretne dowody kierujące do sprawcy, zresztą którego
sprawcy, jego współpracowniku, od którego dawno, dawno wiemy. I to jest ten wątek, który jeżeli oni przechwycili, a nie poszedł publicznie, to w tej chwili można powiedzieć, a nawet trzeba powiedzieć, mówi o tym publicznie, że jednym z wątków to jest właśnie ten wątek. Powiem szczerze, wiemy doskonale, że w sprawie śmierci Michała tutaj no wszyscy już powiesili psy na Pawle Bednarzu, że to on. Natomiast tutaj, słuchajcie, jest dużo więcej tych wątków i wcale bym nie był taki przekonany, żeby tutaj już wydawać wyroki. Zresztą to jest właśnie ten moment, w którym też możemy sobie przeanalizować, jak to ci domorośli łączy tyle kropek, połączą dwie kropki i myślą, że cały świat odkryli, tak? Jest grubo, no była krótka zapowiedź przed jest krótka ta. Marek, masz bardzo dziwne oczy. No, nie będę ukrywać, no chyba widać, że jestem, że ciśnienie mi się bardzo mocno podniosło, bo kochani, no wojna jest totalna. Wojna, jak widzicie, jest totalna i za chwilę nas powyłączają wszystkich i tyle, ileśmy się zdążyli zorganizować oddolnie. Tylko taka jest nasza szansa na przetrwanie. Nie wiemy właściwie. My cały czas oglądamy sytuację z pozycji falującego dywanu, natomiast nie wiemy, co tam pod tym dywanem się dzieje u naszych wrogów, czy się tam buldogi gryzą, czy co się dzieje, i bardzo często różne rzeczy, które się dzieją w naszym środowisku, są reperkusjami innych wydarzeń, tak, więc no nic, w każdym razie no połączyłem się z wami, żeby powiedzieć, że poszedł mocny materiał. Zdawałem sobie z tego doskonale sprawę, że ten materiał pewnie by był od razu dowodem w sprawie dla prokuratury. Przy czym powiem wam, co tam mniej więcej mówiłem. To też dla bezpieczeństwa tutaj współpracowników czujny.pl i właściwie wszystkich nas bezpieczeństwa. Z naszej strony, jeżeli chodzi o wyjaśnienie przez system sprawy śmierci Michała, dajemy bardzo dużą dozę braku zaufania wobec prokuratury, zwłaszcza jeżeli mamy poważne powody domniemywać, że doszło do brutalnego morderstwa, to rolę prokuratury, zważywszy na informacje, czym się Michał zajmował poza publiczną działalnością, jakimi dziennikarskimi śledztwami, to z całą pewnością, od choćby nawet przez wątek, gdzie Michał natrafił na dowody zabójstwa mojej żony Anastazji Majcher, to prokuratura krakowska powinna być natychmiast wyłączona z tej sprawy. Ale sznurki idą tak wysoko, że właściwie nie ma w tej chwili instytucji państwowej, która w mojej ocenie oczywiście by chciała tą sprawę uczciwie rozwikłać. Raczej tutaj rola instytucji państwowych w tej sprawie będzie, żeby kolejną tą śmierć kolejnej istoty walczącej o wolną i niepodległą Polskę zamieść pod dywan. I mniej więcej, no tak w dużym skrócie powiem wam, mówię wam o czym mówiłem. I tyle. No tutaj informacja, że podobno Michała zasztyletowano. Powiem wam szczerze, że takie informacje krążą po internecie. Nie potwierdzam ich. Nie potwierdzam ich, ale też nie zaprzeczam. Tak, miał znaleziono go z urazem głowy i w tym miejscu po prostu z urazem głowy, a jego ciało zostało znalezione w takich okolicznościach i pozycji, która by sugerowała samobójstwo. Do takich ustaleńśmy dotarli i no i tyle. No. Kochani, skończyła się wolność słowa. Skończyła się wolność słowa dla wszystkich tych, którzy hejtują nas, niezależnych dziennikarzy, i tych, którzy łykają tego typu rzeczy. Znowu obrzydliwy, brutalny, tak jak mówiłem ostatnio. Cóż za koincydencja, że Michał już nie żyje,
My dzień później debatujemy, nie wiedząc o tym, że Michał nie żyje. Po debacie zmasowany atak na kanał w Realu 24 w YouTubie. Kanał definitywnie przepada razem z zastępczym kanałem, po prostu jest wyczyszczone do zera. Oczywiście w Realu robi konferencję prasową razem w Sejmie z Konfederacją. No i tutaj wszystkie ręce na pokład. Tu, że tak powiem, kończy się jakieś tam wzajemne uszczypliwości czy wypominanie, że ktoś gdzieś zaspał czy coś. Tutaj nie ma. I równolegle jest paskudny, obrzydliwy atak z kręgów z dawno zdiagnozowanych, że są ubeckie, na redakcję Rebel 24. No, po moim aktywnym wycofaniu się z aktywności publicznej, no, jest to redakcja, która w tej chwili najbardziej jest solą wokół systemowi również. No i zapowiedziany jest transmisja programu W4 Otrzymać na roli ze mną, gdzie no, faktycznie postanowiłem, że no, sytuacja jest na tyle poważna, że ujawniłem wszystko, co wiem i można powiedzieć pozostawiałem dla publicznej wiadomości, w których kierunkach szukać sprawców, ponieważ wiadomo, że głównym podejrzanym jest system, ale ten system ma różne też odcienie i różne podbandy zorganizowane grup przestępczych o charakterze zbrojnym w mojej ocenie, które wykonują różne zlecenia. I na wejściu, kiedy zaczynamy z tym programem, jest atak hakerski, wywala całego banbaja, tak? Więc kochani, końcówka wakacji, a mamy przedsmak tego, co mogą nam szykować na jesień. I naprawdę, w tym momencie jakieś... Dla mnie to jest niepojęte, że są ludzie o dobrych sercach, którzy są w stanie łykać w tej chwili te trollerskie. Jak widzicie, jak jest skomasowany atak na nas wszystkich, to wiedzcie, że każdy w tej chwili komentarz, który próbuje jakoś jeszcze podważać, deprecjonować ludzi walczących, dziennikarzy, aktywistów, z tysiące wolnych Polaków, to wiedzmy, skąd to się bierze i skąd pochodzi. Też zaapelowałem, żebyśmy skrupulatnie zanotowali i te głośniejsze nazwiska, i te mniej głośne nazwiska, które w dziwnych okolicznościach zginęły, i żebyśmy mocnym naciskiem żądali w pakiecie, a nawet może zwracam się w tej chwili do naszej antysystemowej reprezentacji w Sejmie, choć sprawa jest gruba, żeby powołać co najmniej zespół parlamentarny, jak nie komisję śledczą do spraw zbadania wszystkich tych tajemniczych śmierci. Ja tu na jednym tchu tego nie wymienię, bo w krótkim czasie odeszło od nas tak dużo aktywnych, ważnych osób walczących o wolną, niepodległą Polskę, że to już jest statystycznie niemożliwe. Żeby wszystko to było takie przypadek i nic się nie stało, i kiedy są wątki dotyczące morderstwa, są zamiatane pod dywan i przez prokuratury rozpływane, rozmywane, memłane, umarzane i tak dalej, i tak dalej. Tych nazwisk jest dużo, ich jest już ponad 10 z całą pewnością. Więc tyle pokrótce chciałem się z Wami połączyć. Dzieje się coś niedobrego, więc tym bardziej, jeżeli gdzieś w regionach, gdzieś lokalnie, jakieś pierdołyście się pokłócili z ludźmi walczącymi, to jest ten dobry moment, żeby wziąć, zakopać różne toporki wojenne i się naprawdę mocno szukać, jednoczyć, bo skoro na takim poziomie uderzyli w nas, to znaczy, że no coś się złego dziać i kto wie, czy fizycznie w regionach każdy nie będzie musiał fizycznie walczyć. Nie wiemy, co się dzieje, ale widzimy, że jest potężny atak, a za dużo naszych ludzi ginie w tajemniczych, niewyjaśnionych okolicznościach, a jakiekolwiek próba nakierowania organów ścigania, żeby zbadała wersję właśnie tej tajemniczości, wszystko jest zamiatane pod dywan. Więc
No tyle. No tak przyznam szczerze, że sam jak widzicie, no, ciśnienie mi się mocno podniosło, bo no tak. Sugestia, a nawet sporo poszlak na to, że Michał mógł się targnąć na swoje życie. A nawet już wcześniej w transmisji powiedziałem, że ilość tych poszlak nawet przeważyła, że powiedziałem, że nad 60 do 40, że może by mogło tak być. No to po wydarzeniach dzisiejszego wieczoru i takich bezpardonowych ataków w sytuacji, kiedy w warunkach już takich profesjonalnych, studyjnych, jakie w Realu 24 nas przyzwyczaiło, mówimy o poważnych sprawach, tak, to następuje właśnie wtedy atak. Więc generalnie rzecz biorąc, skoro my zajmując się śledztwem dziennikarskim w tej sprawie, będąc bardzo świadomi odpowiedzialności za to, jaki wam przekazujemy, co ustaliliśmy, jeżeli z całą odpowiedzialnością, co też potwierdziłem na dzień dzisiejszy, nie mogę z całą pewnością stwierdzić, że Michał został zamordowany. Nie mamy takiej pewności. O tyle wycofuję się z 60 do 40 na rzecz samobójstwa i zostawiam tą kwestię samobójstwa zupełnie w dużo mniejszej procentowej wartości. Bo skoro uczciwie, rzetelnie tutaj prowadzimy śledztwo dziennikarskie i dochodzimy do tej sprawy, zbierając wszystkie możliwe informacje, i uczciwie mówię, że mając pełną odpowiedzialność za wypowiadane słowa, nie na dziś, dzień dzisiejszy nie mogę stwierdzić, że to było morderstwo, to gdyby system pozorował samobójstwo, to chyba powinni być zainteresowani, żeby jednak nie uciszać kogoś takiego jak ja. Skoro całkowicie w tym temacie jestem uciszany, znakiem tego, że system wie, że ja wiem, że między innymi Michał zajmował się i miał już konkretne dowody i świadków na to, że Anastazja Majchrz została zamordowana. I nie był to nieszczęśliwy wypadek, tak jak skończyły sprawę władze Republiki Czeskiej. No ten wątek mnie siłą rzeczy najbardziej dotyka i osobiście, i nie tylko, ponieważ na tej ogromnej tragedii, z którą nawet po dziś dzień sobie nie do końca poradziłem, to te kurtyzany systemowe poprzez troli różnorakich co chwilę mnie próbują dotykać, tak? Więc Jowita, oprócz systemu jest coś jeszcze nad nim. Tak, i tutaj nie wiem, w jakim kontekście Jowita to napisałaś, że po prostu nasz tutaj lokalny system jest po prostu, to są pacynki i pachołki w ogóle wielkiej globalistycznej gry, to wiemy o tym oczywiście, natomiast no naszym podwórku, no to gdzieś tam mają na tyle niezależności, żeby na swój sposób nas gnębić, terroryzować, okradać, uporczywie nękać, a na końcu mordować. I to robią. I mają na tym poziomie krajowym możliwości, żeby to wszystko tuszować. Takie rzeczy nawet do kręgów rządowych nie muszą dochodzić. Zresztą kręgi rządowe są też na pasku wyższych instytucji, tu jeszcze wewnętrznych, a nad nimi, jak wiemy, są globaliści po prostu, do których oczywiście nasze pacynki bardzo chętnie latają i też chcą być tam z nimi w towarzystwie i są gotowi wszelakie niegodziwości, w tym na przykład zamordowanie 200 tysięcy Polaków, którzy nie otrzymali opieki medycznej w ramach tego, żeby sobie jeden czy drugi zrobił zdjęcie z jakimś globalistą i się poczuł dobrze. I jakieś marne grosze zabezpieczył siebie, swoich bliskich kosztem narodu. Tak to przecież wygląda. W każdym razie no przekazuję co się wydarzyło. Rozmowa mocna. Jeżeli się nagrało, to przyznam szczerze, że też muszę się przyznać, ponieważ wiecie, że w sytuacji takiej bywam szczery, a nawet za szczery. Nie wiem, czy nie byłem za szczery też w tej rozmowie, aczkolwiek no wiemy, że z tego, co mi tu już piszecie, to nikt z was jej nie widział, tak? Że ten atak nastąpił od razu, kiedy mieliśmy wejść na antenę
I tak sytuacja wygląda. W każdym razie jedno jest pewne. Jeżeli jeszcze utrzymywali pozory wolności słowa, to z całą pewnością po tym, co dzisiaj żeśmy doświadczyli, wiemy, że tej wolności słowa już definitywnie nie ma i wszelkie nawiązania do pierwszej komuny, tych najczarniejszych okresów pierwszej komuny są jak najbardziej adekwatne. Teoretycznie możemy mówić wszystko, w praktyce jak ktoś mówi za dużo albo rzeczy niebezpieczne dla zbrodniczego systemu, to albo jest właśnie wyciszany, wykasowywany, ataki hakerskie, trollerskie, oczernianie i tak dalej, a jak to nie pomaga, to są tajemnicze śmierci lub zgony. Tak to wygląda, więc kochani, bądźmy czujni, jednoczmy się realnie, jednoczmy się w regionach. Ta praca zresztą jest cały czas wykonywana, ale jest też dużo osób wpuszczanych w nasze środowisko, które nas tutaj nawzajem podjudza, napuszcza na siebie. Jakież małe są te wszystkie wasze konflikciki w kontekście raz ojczyzny, dwa w kontekście tego, że walczymy najwyraźniej na śmierć i życie. Dosłownie, a nie w przenośni. I no tak to wygląda. Kochani, może zakończę tą transmisję, żeby właśnie za dużo nie powiedzieć, żeby naszego wspólnego tego dzieła tutaj, w tej przestrzeni, którą się kontaktujemy, bo to przecież my wszyscy tworzymy i ten fanpage czujnego tutaj za pośrednictwem naszego pośrednika i w ogóle ogromną społeczność i tak już kiedyś mówiłem, dla wszystkich, którzy tak szybko i emocjonalnie trzasnęli drzwiami z projektu Cała Polska Zjednoczona, to jest dobry moment, żeby się namyślić, bo czasu nie ma, znaczy my czasu już dawno nie mamy, a teraz tym bardziej go nie mamy. I albo powrócimy do formatu, gdzie faktycznie mamy przestrzeń w całej Polsce niezależnych dziennikarzy, działaczy, liderów różnorakich stowarzyszeń, tych, którzy wyszli przed szereg, jak się okazuje, za bardzo, to jest ten moment, żeby do tego szybko powrócić, żeby skoordynować pewne działania, żeby ta wielowektorowość po prostu w działaniu była i żeby to, no co wam powiem, tak? Mówimy, że system jest opresyjny i zbrodniczy, bo taki jest. Natomiast jest przez lata za nasze pieniądze i naszym kosztem i krwawicą coraz lepiej zorganizowany. Oczywiście, gdzie go nie dotkniemy w funkcjach, do której jest przeznaczony, to widzimy burdel, to widzimy państwo z papieru toaletowego, czy nic nie działa. W prostej sprawy, jak potwierdzenie korespondencji służbowej w 90% czy 95% nawet na transmisjach tutaj czujnego, wiecie, nie potrafili tego poprawnie wykonać. Wszędzie jest dziadostwo, ale jak przychodzi do walki z tymi, którzy by chcieli zrobić porządek, to wtedy są nadzwyczaj dobrze zorganizowani i nieraz skuteczni. Więc my musimy być lepiej zorganizowani. Jeżeli ambicje, różne pychy, które kroczą przed upadkiem, są ważniejsze niż zorganizowanie się narodu w walce z wrogiem wewnętrznym, który też, na którego oddziałują wrogowie zewnętrzni, czyli celu, jakim jest wolna i niepodległa Polska, musimy się zorganizować i to jak najszybciej w ogólnopolskie zrzeszenie nawiązujące do podziemia, do różnych okresów podziemia niepodległościowego. Mamy najlepsze wzorce, czerpmy z nich, a każdy, kto sieje ferment, zamęt, atakuje ad personam publicznie i nie dąży do tego, żeby się spotkać z daną osobą i coś sobie wyjaśnić, tylko szczuje publicznie, to też powinno to dawać do myślenia, a nie, że się wybacza po prostu takie rzeczy. Albo zrobimy porządek w swoim środowisku i z naszą ojczyzną,
albo nas wykończą po kolei i po wolnej Polsce pozostanie tylko marzenie, ale chyba nie będzie już komu marzyć, bo reszta to już będą trybiki systemu i wyrobnicy, niewolnicy tego systemu, którzy po prostu są tak uwarunkowani najwyraźniej genetycznie, że potrzebują mieć pana. Taki okrzyk często też, wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, suwerenność nam odbiera, tak? I ta wcześniejsza w kit transformacja, w której komuna upadła na cztery łapy, to było takie zmienienie sobie pana. Wcześniej Moskwa, później Bruksela, teraz Waszyngton. Zawsze muszą mieć tutaj lokalne, kolonialne elitki jakiegoś pana, bo bez pana żyć nie umieją. A jak świetnie melodii Sebastiana Pitonia w jego tam tych rozbiegówkach, czy na końcówce, co tam wkleja. Sebastian, serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że się niedługo spotkamy i coś też razem nagramy i po burzę mózgów zrobimy publicznie. To tak, sami sobie będziemy panami i do tego dążymy, żeby Polak w Polsce był gospodarzem, żeby Polak w Polsce nie był wyrobnikiem kolonialnym, niewolnikiem. O to walczymy, żeby Polska była podmiotem, a nie przedmiotem i popychadłem, żeby się umacniać w regionie i z tej pozycji po partnersku podchodzić do polityki międzynarodowej, a nie jako wasal i popychadło w różnych mocarstwowych gierkach, żeby stworzyć system gospodarczy, w którym Polacy w pierwszej kolejności będą właścicielami, a nie tak jak w tej chwili duża nas część, w tym ja, musimy wynajmować, tak, bo nie mamy swojego, a bardzo często ludzie zrujnowani przez system muszą wysprzedawać się z majątku, żeby móc zaspokoić ten pasożytniczy tryb dojenia Polaków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To już nie będziemy się, kochani, powtarzać, ponieważ myślę, że tutaj nikt przypadkowy w tej chwili już na transmisji nie jest, bo już system zadbał o to, żeby tu przypadkowych osób nie było. Więc kochani, budźcie wszystkich dookoła, uświadamiajmy, szukajmy się w regionach, tworzmy nasze małe ojczyzny z ludźmi, tworzmy takie, można powiedzieć, nie wiem, sądy koleżeńskie, gdzie jak ma, wiadomo, że jak są grupy lokalne, są też tam spory. Wszelkie spory dusić w zarodku i je merytorycznie, jak sobie osoby nie potrafią poradzić, żeby ktoś postronny je rozwiązywał, bo naprawdę nie mamy czasu na spory. Spory mają nam zajmować czas, żeby nas odciągnąć od tego, co oni z nami robią i od prawdziwej walki. I nie obgadujcie się za plecami. Naprawdę nie obgadujcie się za plecami. Natomiast jeżeli faktycznie zdiagnozujecie i będą twarde dowody, że ktoś jest po prostu konfidentem systemu i tu szmąci, wyrzucajcie i właśnie, no i powinien być w Polsce, że tak powiem, no już zaczął działać ten Trybunał Narodowy. Myślę, że tutaj powinniśmy się jakoś posiłkować. No musi być większa koordynacja, musimy być lepiej zorganizowani, musimy być bardziej profesjonalni, o czym by zresztą w Realu 24 na debacie, o czym mówiłem, bo w innym wypadku widzicie, co z nami robią. Bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni. Tylko zjednoczeni jesteśmy silni. Pokazaliśmy, że zjednoczeni jesteśmy silni. Teraz nas różnymi tematami zastępczymi próbują dzielić i napuszczać na siebie. Bądźmy rozsądni, bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni, bądźmy mądrzy przed szkodą, a nie przed szkodą i po szkodzie głupi. Do zobaczenia, kochani. Czołem wielkiej, niepodległej, wolnej Polsce. Do zobaczenia, kochani. Bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni.